Drogie Panie, zaprosiłem Was dzisiaj, gdyż realizujemy program na temat składanych życzeń z okazji Dnia Kobiet. Bardzo mnie ciekawi, jak Wy we własnym gronie przekazujecie te życzenia? Co byście chciały usłyszeć? No te życzenia chyba powinny być przede wszystkim szczere, nie prosto z serca. Takie dane z miłością, ale też oryginalne. Jasne, że tak, ale już dosyć o życzeniach. Czego chcemy konkretnie? Ja na przykład chciałabym codziennie budzić się z uśmiechem. Ja chciałabym życzyć spełnienia marzeń i sukcesu. Sukcesów w pracy, żeby nikt nas nie ograniczał, żebyśmy czuły swoją wartość, żebyśmy czuły się potrzebne. A dla tych młodszych sukcesów w szkole albo na studiach. Tak, zdanego egzaminu na prawo jazdy. No i fajnego samochodu. Zdanej matury. No i fajnego faceta. Takiego, który będzie cierpliwy, wyrozumiały, który będzie na nas czekał przy naszych zajęciach. Przystojny, bogaty, z poczuciem humoru. I takiej jednej prawdziwej przyjaciółki, z którą będzie można wyjść na kawę, porozmawiać szczerze. Napić się. Takiej, która ma ten sam gust do alkoholu, ale inny do facetów. Takiej, która da nam tego kopa do działania. Ja bym życzyła Wam też szczęścia takiego prawdziwego. I oczywiście dużo pieniędzy. Chyba też zdrowia, bo ono też jest ważne. Tak, i pewności siebie. Żebyśmy nie bały się samodzielnie podejmować decyzji i być sobą. Żeby nikt nas nie ograniczał i żebyśmy się nie bały pokonywać wszelkich barier. Żeby facet nie pocinał nam skrzydeł. A żeby pozwalał im rosnąć. Otwartości do ludzi, żebyśmy nie były nigdy same. Żebyśmy same potrafiły sobie powiedzieć, jestem piękna. Bo jesteśmy! Nie tylko piękne, ale i mądre. Każdy z nas. Żebyśmy się mogli ciągle rozwijać, tak? Na własne możliwości. Już takiego szaleństwa w życiu, żeby nie było za nudno. Chyba, że ktoś lubi nudę, no to nudy. Żebyśmy też nie bały się ryzyka. No też fajnego samochodu, nie? Dużo zakupów. Kilku samochodów! Porsche? Ferrari? Nie pogardziłam. Dużo kasy. Żebyśmy miały za nią co kupować, wiele kosmetyków, żebyśmy mogły stać się coraz piękniejsze. No ale czujmy się piękne też bez nakładania na siebie makijażu, bez przykrywania swojego prawdziwego ja. Też czujmy się okej w swoim ciele, żeby rozmiar nigdy nas nie ograniczał. A jeśli czujemy się za grube, to kupmy większe lustro. A żebyśmy się nigdy nie czuły za grube, ani za chude. Albo odcinajmy metki. Dużo przytulasku i całusów. Dużo miłości. Dużo słów kocham cię. Szczerości. Ale też porządnej kłótni, żeby nie było za nudno. A po kłótni dobrego seksu. Udanych zakupów każdego dnia, żeby nikt nie marudził. Żeby miał kto nosić i żeby miał kto nas nosić. Na rękę. Oczywiście. Częstych zabaw. Rozrywki w życiu. Tak. Nie tylko w młodości, ale też w starości. Szaleństwo by się przydało. Ładnej sylwetki. Większej, mniejszej, ale ładnej. No i tego Wam życzymy, kochane Panie. Mamy, siostry, babcie, koleżanki, sąsiadki, nauczycielki. Nie tylko 8 marca, ale każdego dnia. Wszystkiego najlepszego. Dzięki bardzo, byłyście super. Mamy to. Poszło.